Dziś porozmawiamy sobie na temat wysokich wartości ISO i zrobimy to na przykładzie systemu Micro 4 trzecia, a dokładnie aparatu, którego ja sam używam, czyli GH5. I musimy sobie powiedzieć na samym początku, że, i to chyba każdy o tym wie, system Micro 4 trzecie, przynajmniej dziś na obecnym poziomie technologicznym, czyli w kwietniu 2021 roku, nie jest mistrzem wysokich wartości ISO. Jeżeli potrzebujemy naprawdę używania, i to częstego używania, wysokich wartości ISO, idźmy gdzieś indziej, najlepiej do systemów pełnoklatkowych. Zdecydowanie tak. Ale jeżeli mamy aparat Micro 4 trzecie i czasami potrzebujemy używać wysokich wartości ISO, to dzisiaj sobie o tym porozmawiamy i zastanowimy się mocno nad tym, czy faktycznie to wysokie ISO w tych aparatach jest aż tak strasznie złe, czy ten diabeł jest tak straszny i okropny, jak go malują. I pomyślimy też o tym, co można zrobić, jak można się obchodzić z tymi aparatami, żeby niedoskonałości związane z wysokimi wartościami ISO w Micro 4 trzecie nie były tak dokuczliwe. Przygotowałem taką scenkę, którą zaraz zobaczycie, a dokładniej dwa rodzaje tej scenki. Będą się różnić właściwie tylko tłem. W jednym przypadku będziemy mieli do czynienia z tłem czarnym, a w drugim przypadku z tłem białym. I jak się okaże, ma to duże znaczenie i zaraz Wam o tym dokładniej opowiem. Otóż ilość szumu oraz techniczna jakość zdjęcia na wysokich wartościach ISO nie zależy wyłącznie od samej wartości ISO. Zależy też od ilości światła, która wpada na matrycę przedanej wartości ISO w danej scenie. I jeżeli się posługujemy trybami półautomatycznymi, wtedy może mieć to szczególne znaczenie dla ogólnej jakości zdjęcia, dla ilości szumu, który się na nim pojawia. Dlaczego? A dlatego, że tak przy pomiarze matrycowym, jak i przy pomiarze ważonym, nasz aparat uśrednia sobie jakby wartość światła, którą widzi w danej scenie i na tej podstawie, na podstawie pewnej średniej, pokazuje nam na wskaźniku ekspozycji, czy ekspozycja jest dobrana optymalnie, wtedy mamy wskaźnik na 0 po środku, czy też poniżej, wtedy jest przesunięty w lewo, czy też powyżej i wtedy jest przesunięty w prawo. Tyle tylko, że te wyliczenia bazujące na pewnej średniej nie zawsze są optymalne dla danej sceny. I pokażę Wam to właśnie na pewnym przykładzie. Popatrzcie. Zanim przejdziemy do omawiania widocznych tutaj scenek, chciałbym jeszcze powiedzieć o ogólnych założeniach. Po pierwsze, kiedy tak naprawdę potrzebujemy wysokich wartości ISO w realnym życiu fotograficznym? Zazwyczaj wtedy, kiedy idziemy robić jakąś imprezę okolicznościową, która odbywa się przynajmniej częściowo przy słabym świetle. Zazwyczaj więc wtedy zabieramy ze sobą jasny obiektyw, nawet wtedy, jeżeli dysponujemy aparatami, które sobie doskonale radzą na wysokich wartościach ISO, czyli jakimś dobrym pełnoklatkowcem. No i szczególnie wtedy, kiedy mamy aparat Micro 4 trzecie ze współcześnie produkowanymi matrycami, które, jak wspomniałem wcześniej, no nie są mistrzami wysokiego ISO. Założyłem więc na okoliczność dzisiejszego testu Sigma 56 mm ze światłem 1.4, i wszystkie zdjęcia, które będziemy widzieć, robiłem przy maksymalnie otwartej przysłonie. Na samym końcu Wam jeszcze pokażę inny test, gdzie będą różne wartości przysłon, ale dlaczego ten test i w jakim celu, to Wam jeszcze opowiem później. A więc jasny obiektyw, jasna przysłona, 1.4 i zaczynamy od zdjęcia zrobionego na bazowej wartości ISO. Możemy sobie tutaj zobaczyć, to jest ISO 200, parametry dokładne to 1 f/1.4, 1,8 sekundy migawka i ISO 200. I na razie pokażę Wam poszczególne tutaj wartości ISO wyższe, to będzie 1600, 3200, 6400 i 12800 bez powiększania. A więc ISO 200, ISO 1600, tu jeszcze Wam powiem, że używam programu SilkyPix Developer Studio Pro 10 dla Panasonica. To jest bardzo dobry program, o nim to zrobię w ogóle osobny odcinek. I wyłączyłem wszystkie automatyczne funkcje odszumiania. To, co widzimy w tej chwili, to jest czyściutki RAW bez żadnej ingerencji, bez żadnego odszumiania, bez żadnego wyostrzania. Nic takiego się tutaj nie dzieje. A więc w tej chwili oglądamy tą samą scenkę przy wartości ISO 1600, a teraz przy wartości 3200. A teraz przy wartości 6400 i tu widać już dość wyraźnie, że coś tu się zaczęło dziać, tak? Widzimy jakiś kolorowy szum przede wszystkim. Jeszcze cofniemy się na chwilę do 3200, też już trochę widać, ale nie aż tak znowu bardzo.
Więc jeszcze raz, 6400 i 12800. No przy tej wartości już bardzo wyraźnie widać, że spadł zakres dynamiczny, jest już przesunięcie w kolorach i ten szum już jest bardzo wyraźnie widoczny. Teraz sobie obejrzymy jeszcze raz to samo, ale przy powiększeniu. Więc wracamy do ISO 200, powiększamy sobie, powiększenie mamy 100%. Możemy sobie zobaczyć, że to jest 100%. Będziemy sobie oglądać dokładnie ten obszar, ponieważ tu akurat dość dużo będzie widać tego, co chcemy zobaczyć. To sobie schowamy. No więc tak, ISO 200, ISO 1600 i tu już widać, że w pewnych obszarach przy takim powiększeniu już jakieś zło zaczyna być widać. ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800. No i dobra, ale zobaczmy, czy cokolwiek się zmieni w momencie, kiedy przejdziemy do zdjęć, w których tło nie było białe, tylko było czarne. No więc patrzmy, ISO 200. O, co tu się wydarzyło? To porównajmy sobie to zdjęcie z czarnym tłem jeszcze raz ze zdjęciem z tłem białym. Czarne, białe. To jest oczywiście ISO 200, więc tutaj za bardzo szumu żadnego nie będzie widać, ale przypominam, że ustawiałem ekspozycję w taki sposób, żeby wskaźnik ekspozycji był na zero, czyli żeby względem wbudowanego w aparat światłomierza ekspozycja była optymalna i okazuje się, że wyliczenie średniej powoduje, iż de facto poszczególne elementy tej sceny są naświetlone w zupełnie inny sposób, widzicie? A warunki oświetlenia były dokładnie takie same. Były identyczne, niczym się to nie różniło. I w jednym i w drugim przypadku wskaźnik ekspozycji był na poziomie 0, na poziomie środkowym, jednak okazuje się, że szczególnie tutaj białe obszary na lwie i na owieczce są dużo jaśniejsze wtedy, kiedy mamy czarne tło, niż wtedy, kiedy mamy białe. Dlaczego tak się wydarzyło? No cóż, ogólna ilość światła w tej scenie, czyli średnia wyliczona przez aparat, pewnie jest taka sama. Tyle, że ponieważ tutaj tych jasnych obszarów jest dużo mniej, to one mają dużo wyższą intensywność. Po prostu. I musimy o tym pamiętać, że nasz aparat będzie inaczej nam naświetlał scenę, kiedy mamy kilka jasnych obszarów, a większość ciemnych, i zupełnie inaczej, niż gdy będzie odwrotnie, niż wtedy, kiedy będzie większość jasnych obszarów, a tylko część ciemnych. Jak to się ma teraz względem szumu? Ano to sobie popatrzmy. Jeszcze raz zrobimy to samo na ciemnym tle, czyli ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800. Porównajmy sobie w takim razie te zdjęcia na najwyższych wartościach ISO, gdzie szum jest najbardziej widoczny. Jesteśmy na 12800. I porównamy sobie tą scenkę z identyczną scenką, ale z białym tłem. Widzimy, co się wydarzyło. Ilość szumu tutaj, w obszarach ciemnych, jest znacznie wyższa niż w tym zdjęciu. A i tu mamy ISO 12800. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie na te jasne elementy, to no widzimy bardzo wyraźnie, że tutaj po prostu zostało wpuszczone więcej światła, de facto. Te jaśniejsze elementy są dużo bardziej wyeksponowane w tym zdjęciu niż w tym zdjęciu. Jeżeli chcielibyśmy wyrównać ekspozycję tych obszarów jasnych do tych, no to zobaczmy, ile musimy zdjąć, żeby to było podobnie. Tyle. Nawet jeszcze trochę. Nawet jeszcze trochę. Zobaczcie, to jest 1,5 stopnia różnicy. 1,5 stopnia. Porównajmy sobie w tej chwili zawartość szumu w obszarach ciemnych. Przypominam, cały czas jesteśmy tutaj na wartości 12800.
Widzimy różnicę. Czyli mamy około 1,5 stopnia EV różnicy w naświetleniu sceny, w realnym naświetleniu sceny. I to jest bardzo dużo, ponieważ jest to też widoczne w zawartości szumu, jak już widzieliśmy wcześniej, prawda? Teraz możemy sobie też sprawdzić w drugą stronę. Co by było? Tu wracamy do ustawień wyjściowych. Gdybyśmy tą scenę chcieli rozjaśnić o 1,5 stopnia, no taką mieliśmy różnicę, więc tyle zróbmy. Poziom wyeksponowania tutaj tych naszych sympatycznych zwierzaków w jasnych obszarach jest zbliżony, ale zwróćmy uwagę, co się dzieje z poziomem szumów. No, różnica jest ogromna, prawda? A więc, chociaż tutaj mamy ISO 12800 i tutaj mamy ISO 12800, to się okazuje, że poziom zaszumienia może być bardzo różny w zależności od tego, w jaki sposób mamy tą scenę naświetloną. I możemy się spodziewać w takim wypadku, że kiedy większa część sceny jest ciemna, to algorytmy naszego aparatu dopasują ekspozycję tak, że potem bez większego problemu będziemy mogli sobie wyrównać jasność tego zdjęcia do jakiegoś satysfakcjonującego nas poziomu i nie będzie to ze szkodą dla jasnych obszarów, bo widzicie, że tutaj bez żadnego problemu można to wszystko odzyskać, te obszary nie są przepalone, natomiast zawartość szumu będzie mniejsza. Natomiast jeżeli większość tła jest jasna, to prawdopodobnie tak naprawdę nasze zdjęcie będzie niedoświetlone i w trakcie obróbki zawartość szumu ma szansę rosnąć. A więc w takim wypadku lepiej jest nie używać ustawień automatycznych, lepiej jest przejść na ustawienia manualne, jeżeli tylko pozwala na to sytuacja, i odrobinę takie zdjęcie prześwietlić. Moje doświadczenie wskazuje, że spokojnie może to być 1 do nawet 1,5 stopnia. Możemy sobie takie zdjęcie, no, teoretycznie prześwietlić, czyli ustawić tak, żeby wskaźnik ekspozycji pokazywał gdzieś tam 1 stopień lub 1,5 stopnia do przodu po prawej stronie i potem będziemy mogli spokojnie sobie to bez szkody dla jasnych obszarów cofnąć w postprodukcji i po prostu poskutkuje to znacznie mniejszym poziomem szumów w całym zdjęciu. Ta technika, czy też ta praktyka, to jest nic innego jak słynne w anglojęzycznym internecie expose to the right, czyli zrób ekspozycję po prawej stronie, czyli właśnie trochę prześwietl niby, bo tak naprawdę to dopiero wtedy to zdjęcie będzie poprawnie naświetlone. Ale przy tego typu scenkach, gdzie większość tego, co fotografujemy, to są obszary ciemne, no to niekoniecznie już musi mieć zastosowanie, to się niejako robi samo z siebie i wtedy, kiedy sobie ustawimy ekspozycję tak, żeby wskaźnik pokazywał nam na środku, to już prawdopodobnie będzie to, o co chodzi. Mówiłem wcześniej, że zrobiłem jeszcze jeden test, że będzie on dotyczył tych samych wartości ISO, ale zrobionych przy różnych wartościach przysłony. Dlaczego to zrobiłem? Otóż można się zetknąć czasami w internecie z takimi informacjami, że wartość F, czyli to, jak bardzo mamy przymkniętą czy też otwartą przysłonę, ma wpływ na strukturę szumu. Postanowiłem to przetestować przy tej okazji i zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Wszystkie zdjęcia, które Wam w tej chwili pokażę, są zrobione przy scence z jasnym tłem, czyli zawartość tego szumu tutaj będzie troszeczkę wyższa niż by była przy scence z tłem czarnym. Wszystkie zostały zrobione na ISO 6400, czyli takim, gdzie ten szum już bardzo wyraźnie widać. No i sobie popatrzmy. Tutaj mamy F1.4, ISO 6400. Idziemy dalej. F2. F2.8. F4.0. F5.6, F8. Więcej nie robiłem. Ale jeżeli sobie porównamy F8 z F1.4, to widać jakąś różnicę w charakterze tego szumu? No nie bardzo. To właściwie jest to samo. Więc przynajmniej w tym teście teza o tym, że wartość F może wpływać na strukturę szumu w jakiś zauważalny sposób, no nie znajduje potwierdzenia. Jeżeli znacie jakieś sensownie przeprowadzone testy, w których tą zależność da się zobaczyć, dajcie znać. Jak więc widzieliście, pomimo tego, iż wartość ISO może być taka sama, to poziom zaszumienia i poziom degradacji tego zdjęcia
degradacji jakości tego zdjęcia może być bardzo różny, w zależności od tego, czy jest ono faktycznie dobrze naświetlone, czy nie. No ale musimy pamiętać o tym, że bardzo efektywnie walczyć z szumem możemy jeszcze przy użyciu oprogramowania. A pod tym względem mamy dzisiaj naprawdę duży wybór. Dzisiaj pokażę Wam tylko próbkę tego, co można uzyskać przy pomocy oprogramowania, które ja używam. To jest SilkyPix Developer Studio 10 Pro dla Panasonica. A w przyszłym filmie, w drugiej części, zobaczymy sobie porównanie różnego oprogramowania do usuwania szumu. I zobaczymy sobie wtedy, że jeżeli wiemy, jak się obchodzić z szumem, to nawet i mikro 4 trzecie nie straszne. No ale póki co zapraszam na krótką demonstrację tego, co potrafi SilkyPix. Pokażę Wam to na przykładzie zdjęcia zrobionego przy wartości ISO 6400. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że jest to absolutnie najwyższa wartość, której należy używać w przypadku, gdy używamy GH5, czyli aparatu, który ja sam mam. Pewnie najnowsze aparaty Olympusa poradziłyby sobie tutaj trochę lepiej, albo może nawet dużo lepiej, no ale nie mam Olympusów, mam GH5, więc pokażę Wam na przykładzie tego, co mam. A więc ISO 6400 w tej chwili w żadnej mierze nie odszumione, wszystkie tutaj wskaźniki są na zero i możemy sobie zobaczyć, że w SilkyPix mamy do czynienia z kilkoma parametrami, które możemy regulować, a najistotniejsze są tak naprawdę dwa, przynajmniej w tym trybie standardowym. Pierwszy to jest Color Distortion, no widzimy, że to są takie różne kolorowe, nieładne placki, no więc zobaczmy, co się stanie, kiedy przestawimy suwak Color Distortion na sugerowany przez program poziom i się okazuje, że no cóż, te zniekształcenia koloru zniknęły, prawda? Zobaczmy sobie tak przy pełnym rozmiarze, idziemy na 0, no jest to widoczne, idziemy na poziom sugerowany przez program, zrobimy sobie powiększenie, zobaczymy jeszcze raz, 0 i poziom sugerowany. I już wygląda to znacznie lepiej, prawda? No tak, ale mamy jeszcze tutaj taki parametr, który nazywa się smoothness, czyli likwidacja tego ziarenka, które widzimy. No i tutaj, jeżeli zrobimy na poziom sugerowany, szum znika, ale jednocześnie tracimy bardzo dużo szczegółów. I tu Wam zdradzę taką tajemnicę, że ten domyślny poziom sugerowany przez program, on w przypadku mocno zaszumionych zdjęć jest trochę za wysoki. Tak naprawdę możemy się cofnąć mniej więcej o 1/4, tak gdzieś powiedzmy. I chociaż tego szumu będzie widać wtedy troszeczkę więcej, to jednak będziemy mieli też znacznie więcej szczegółów w zdjęciu. Popatrzmy sobie na poziom sugerowany. Właśnie. I tak mniej więcej się cofnijmy do tego poziomu takiego, który uważam, że jest lepszy. No i zobaczcie. ISO 6400 i właściwie można uznać, że przy użyciu tych algorytmów otrzymujących można mieć całkowicie użyteczny obrazek. No to popatrzmy sobie jeszcze na 12800, chociaż nie polecam i nie zalecam, tak? Ale usuńmy zniekształcenie koloru. Tak, bez usuwania szumu kolorowego. A tak z usunięciem, zobaczmy, co by się stało, jeżeli pójdziemy na poziom sugerowany przy usuwaniu ziarna. No właśnie, tak trochę widać, no ale to już jest bardzo wysoka wartość ISO, troszeczkę cofnijmy. No, to jest zdecydowanie poza moim progiem bólu, ale na pewno jest znacznie lepiej niż w takiej sytuacji, prawda? A więc w jakichś takich sytuacjach absolutnie awaryjnych, kiedy już to 12800 się pojawiło, to myślę, że też da się jeszcze uratować te zdjęcia do takiego poziomu, że będą one no, dla mnie z bólem, ale powiedzmy jakoś tam akceptowalne. Wszelako, jak mówiłem wcześniej, uważam, że 6400 to jest największa wartość ISO, którą ma jeszcze czasem sens użyć w przypadku GH5. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to, co Wam dzisiaj pokazałem, będzie użyteczne i pomocne w fotografowaniu przy użyciu współczesnych aparatów mikro 4/3. Dzięki, cześć.